Czołem, czołem! Mówi do Was Taczewski. Witajcie w moich skromnych progach. Dzisiaj będzie, zgodnie z zapowiedziami na Instagramie, latarka. I latarka ta została już zrecenzowana na wszelkie sposoby, natomiast rynek jest płynny, dlatego biorę się też za to ja. Pora Wam zaprezentować Olight i3T EOS. I nie będę tutaj czynił zbyt długiego wstępu, bo po co? Natomiast warto zaznaczyć, że latarka ta jest naprawdę małych rozmiarów i stworzona jest raczej do takich zadań, gdzie potrzeba naprawdę małych rozmiarów, ale też niezbyt dużego światła. Nie spodziewajcie się po tej latarce, tak jak po tych malutkich batonach, że będzie tutaj 1000 czy 2000 lumenów, bo się zdarza w niektórych takich latarkach, takich malutkich. Nie ma tu też jakichś specjalnych ogniw i akumulatorów, więc no nie ma się też co spodziewać wielkich wyników, wielkich rezultatów, ale kompensuje to właśnie tymi małymi rozmiarami. I trzeba tu powiedzieć, że latarka ta jest częścią rodziny IT, chyba tak bym musiał to powiedzieć, bo zaczyna się na I, a kończy na T, czyli są I3T, I5T, czyli taka trochę większa siostra, i są też rozszerzenia, czyli I3R i I5R zdaje się. Tam wtedy te ogniwa są podwójne i moc świecenia tych latarek jest podwójna, natomiast one są już dość długie i takie długopisowe, więc to tyle, jeżeli idzie o wstęp. Przejdźmy już do stałego punktu programu, czyli do wymiarów, wagi, materiałów, z jakiego zostało wykonane to urządzenie oraz do jakości tego wykonania. I zacznijmy od jednej z ważniejszych cech, czyli od wagi. Latarka ta, kiedy jest pusta, waży tylko 30 gramów, natomiast kiedy mam w środku małą bateryjkę, waży gramów 41. Od końca do końca mamy 80 mm długości na 15 mm średnicy, oczywiście nie wliczam tutaj klipsa. Warto też zaznaczyć, że cała latarka jest jednolitym walcem, więc ona może być tylko węższa w pewnych momentach, a nie szersza, więc to 15 mm średnicy jest utrzymane na całej długości tej latarki. No i teraz materiały. Cały korpus tej latarki wykonany jest z aluminium lotniczego, typ A6061T6, dużo tych szóstek, z twardą anodyzacją typu drugiego, tak mówi producent. Ja muszę przyznać, że ona się jakoś mocno nie zdziera, co zresztą zobaczycie na przebitkach, a ta latarka jest prywatną własnością mojej Darii. No i w damskiej torebce to latarka nawet taka mocna, nie ma lekkiego życia, są jakieś tam lekkie zdzierki, natomiast jest to gdzieś od października zeszłego roku, więc no kilka dobrych miesięcy w damskiej torebce ta latarka ma ze sobą i się naprawdę nie zdziera. Czyli ta anodyzacja działa. Tutaj ten kolor według producenta to jest chyba desert, jakiś tam desert tan czy coś takiego. Natomiast co to ma do desert, to ja nie wiem, musiałaby to być bardzo brązowa pustynia, bo to jest taki ziemisty brązowy. Więc nie jest to taki musztardowy, jak znamy czołgi typu Abrams, które są na musztardowo pomalowane na pustyni, albo nie wiem, jakiś kojot typowy. Jest to taki brązowy kolor, ale przyznaję, że jest to kolor dużo bardziej ciekawy niż ten czarny z niebieskim klipsem, takim charakterystycznym dla Olighta, więc wolałem ten i zawsze wolę dodatkowe, inne customowe kolory, jeżeli tylko nie trzeba za nie dodatkowo płacić. Oczywiście oprócz aluminium mamy tutaj stalowy, sprężysty klips, który jest dwustronny i zdejmowalny. Mamy też nagumowany, wodoodporny przycisk oraz szkło. I przyznaję, że to szkło wygląda dość solidnie. To szkło oczywiście nie da się wyjąć i rozłączyć i jakoś w jakiś sposób rozebrać, żeby je wyjąć, więc super. Wygląda na dość grube, dość mocno osadzone. Jest też kołnierz wokoło tego szkła, więc myślę, że na wszelkie upadki powinno być odporne i nawet przy zderzeniu z jakimś obiektem to szkło od razu się nie rozpryśnie i nie rozleci. W tym miejscu też warto zaznaczyć, że latarka ta rozkręca się tylko w jednym miejscu, oczywiście zabezpieczonym uszczelką, takim pierścieniem uszczelniającym, i tutaj można tylko włożyć bateryjkę i ją wyciągnąć, o właśnie w ten sposób. Natomiast nie ma jakichś dodatkowych punktów gdzieś rozkręcających się, co tylko jakby wzmacnia tę szczelność. Tam, gdzie w jednym miejscu musi to być, to jest, a w innych miejscach po prostu tego nie ma. Jak już jesteśmy przy materiałach i jakości, to oczywiście latarka ta wytrzymuje upadki z 1,5 metra, gdzieś około wysokości, i to się akurat sprawdza, oraz spełnia normę IPX8, czyli może przebywać do pół godziny chyba pod wodą na głębokości do 2 metrów. Oczywiście nie jest odporna jakoś idealnie na pyły, więc z tym trzeba się gdzieś tam zawsze liczyć, że w zapylonym, bardzo zapylonym miejscu ta szczelność może nie być do końca zachowana.
Muszę w tym miejscu przyznać, że jeżeli idzie o jakość wykonania, to jest dla mnie absolutnie na plus. Olight jeszcze nigdy mnie nie zawiódł, ta latarka jest świetnie wykonana, z fajnych materiałów, bardzo podoba mi się to wycięcie takie gwintowane, takie sprężynowe gwintowane. Bardzo mi się też podoba tutaj ten dekielek, jakby łepek do odkręcania tej latarki. Bardzo fajnie się trzyma, dobrze się trzyma. Klips też lubię, można go w dwie strony założyć, więc nawet na czapkę z daszkiem też go założycie. A więc przyszedł już czas na specyfikację techniczną i zaczniemy od najważniejszego, czyli od serca tego urządzenia. A jest nim dioda od Philipsa i jest to Luxeon TX LED, świecący maksymalnie z natężeniem światła 180 lumenów na dystansie 60 metrów. Dioda ta wspierana jest przez optykę, znaną chyba z Olighta, bo jest to optyka PMMA TIR. Jest to soczewka bądź kolimator, jak to kto lubi nazywać. Oczywiście zasilanie do tej latarki nie jest jakieś wybitne, ta latarka nie generuje wielkich mocy, więc nie potrzebuje też wielkiego zasilania i jest to po prostu zwyczajna bateryjka taka ze sklepu, czyli jest to mały paluszek albo inaczej mówiąc potrójne A albo AAA. Oczywiście nie jest to jedyna opcja, możecie też zakupić sobie zamiast zwykłego paluszka akumulatorek. Ja polecam, bo akumulatorki są dużo lepsze, dużo bardziej oszczędne w długim czasie, więc możecie sobie tutaj włożyć akumulatorek niklowo-metalowo-wodorkowy, taki, który można ładować samemu w domu przy pomocy jakiejś tam własnej ładowarki. I to będzie na pewno lepsza i fajniejsza opcja i ja też zauważyłem, że na akumulatorkach ta latarka ciutkę lepiej świeci. W związku z tym, że nie jest to latarka bazarowa, posiada ona elektronikę, która steruje tą latarką i w teorii powinna jakby odpowiadać za to, że utrzymywane jest odpowiednie napięcie do samego końca, na przykład ogniwa albo baterii. Tak do końca nie jest, bo w najmocniejszym trybie, tu są dwa tryby, w najmocniejszym trybie, kiedy na przykład mamy baterię już na samym końcu, na wykończeniu, to wtedy ta latarka strasznie miga, bądź przełącza się sama w tryb świecenia tego słabszego. A tryby są tutaj dwa, czyli oczywiście 180 lumenów oraz lumenów 5. I w trybie mocniejszym, czyli 180 lumenów, latarka ta świeci 20 minut, natomiast w trybie tym słabszym, 5-lumenowym, latarka ta może świecić aż 16 godzin. Oczywiście są to czasy wzorcowe i będzie to wszystko zależeć od pojemności akumulatorka albo od pojemności baterii, bo jeżeli kupić jakąś marketową podróbę za 700 sztuk przy 20 zł ceny, no to wtedy oczywiście nie spodziewajcie się, że będą to takie czasy. I to by było wszystko ze specyfikacji technicznej. Przejdźmy do podsumowania. I zaczynając podsumowanie, trzeba powiedzieć, że gwarancja na tą latarkę to oczywiście 5 lat, standardowo jaką daje Olight, więc super, bo 5 lat to naprawdę długi czas. I oczywiście cena. I cena tej latarki w tym momencie to jest jakieś 90 zł, nawet może ciutkę więcej, jak tam gdzieś na jakichś droższych aukcjach czy w droższych sklepach znajdziecie, no ale powiedzmy, że za 9 dyszek da się ją wyrwać. I teraz, jeżeli idzie o podsumowanie, to powinienem powiedzieć, czy ta latarka w ogóle ma sens. I według mnie ta latarka nie ma sensu. To znaczy, w jednym bardzo wyraźnym przypadku może mieć sens, kiedy potrzebujecie odpowiednio małych rozmiarów, jak najmniejszej latarki i odpowiednio dość dużej mocy. No ale to jest taki bardzo skrajny przypadek, że potrzebujecie akurat takiego kształtu, takiej latarki, którą gdzieś tam będzie czuć w dłoniach, ale będzie bardzo malutka. Z tym, że no, uważam, że to też może nie do końca mieć sens, ponieważ starsza siostra na większy paluszek, czyli ta i5T, kosztuje chyba 2 albo 3 dychy więcej. I ja uważam, że po prostu warto dopłacić do tej większej, a nie kupować tej małej, bo po co? Ta mała jest dość droga, jak za taką specyfikację. I to, co tutaj widzicie, czyli właśnie Wenuskę, ona też może być świetnym rozwiązaniem jakby zastępczym, więc konkurencja nie śpi, jest bardzo mocna i można po prostu kupić od Olighta siostrzaną wręcz konstrukcję, tylko większą i mocniejszą i ona będzie lepszą konstrukcją. Tak samo Wenuska będzie lepszą konstrukcją albo konkurencja spoza w ogóle tych firm, może z jakiejś innej firmy, może jakiś Phoenix, może jakiś Maktronik albo coś w tym rodzaju i one pewnie będą lepsze, więc ja uważam, że ta latarka sama w sobie jest świetna, naprawdę bardzo dobra i na przykład Dari pasuje, bo lubi mieć taki mały rozmiar latarki w torebce, ale nie polecałbym jej zakupu. Lepiej dopłacić do latarki i5T.
A jak chcecie mieć naprawdę malutkie rozmiary przy całkiem niezłej specyfikacji, to przecież są takie malutkie olejty. Te takie breloczkowe typowo. Albo na przykład mały rozmiar to jest ten mały baton. Dwójka, trójka, te wszystkie mini. To też są malutkie rozmiary, ale potężne możliwości. Z tym, że ja wiem, one są dość grube w porównaniu do tej konstrukcji. A jeżeli chcecie mieć latarkę w miarę cienką i w miarę mocną, no to oczywiście polecam i5T, i5R i te przedłużone, te one są chyba z plusem, tak mi się wydaje, że one nie są R, tylko z plusem, bo ta R to jest ładowana przez USB-C, natomiast te długie latarki jakby na dwie baterie, dwa paluszki, one są z plusem i ja uważam, że ta i3T z plusem też jest bez sensu, bo i5T też jest niewiele droższa od niej, a ma znacząco większe możliwości, więc sama w sobie ta latarka jest świetna. I jak ktoś się uprze, bo naprawdę ją chce i po prostu mu się ona podoba i te rozmiary, to okej, to może sobie kupić, bo się nie zawiedzie. Natomiast niewiele większy i5T, mocniejszy, z lepszymi właściwościami, będzie dużo bardziej rozsądnym wyborem, bo jest droższy o, nie wiem, 2-3 dychy. Więc można sobie odpuścić jednego kebaba, jedną kawę na mieście, popracować 2 godziny w pracy dłużej, czy godzinę, czy jak Robert Lewandowski, jakieś 4 sekundy. No ale lepiej po prostu wziąć sobie tę większą baterię. A ta jest świetna, ale troszeczkę bezsensowna na obecnym rynku i myślę, że to, co kiedyś Brutus powiedział, to się po prostu nie zmieniło, więc wybierajcie tą droższą opcję, tą lepszą opcję. Pierwszy raz to chyba mówię, że lepiej wybrać droższą opcję. Lepiej, bo tam są większe możliwości. I tyle. I to by było wszystko na dzisiaj. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję na tym kanale z dzwoneczkiem i z włączonymi powiadomieniami i tak dalej. Pamiętajcie też, żeby zostawić łapkę pod tym filmem oraz udostępnić ten film. Może komuś się przyda, może ktoś stoi przed takim wyborem, może komuś pomogę. Napiszcie mi też, co sądzicie o tej właśnie latarce, czy ona ma sens, czy jest bezsensowna, czy warto ją kupić, czy nie. Czy Wam się podoba? Oczywiście sekcja komentarzy jest w całości dla Was. Pamiętajcie tylko, żeby zachować pewną kulturę wypowiedzi. No i oczywiście nie zapomnijcie, że znajdziecie mnie na Instagramie, na Twitterze, gdzie jest dużo bieżących treści, choć karta społeczność też stoi otworem. Pamiętajcie też, że znajdziecie mnie na fanpage'u tego kanału oraz na fanpage'u i na kanale Do Potęgi. A tymczasem nie pozostaje mi nic innego, jak tylko pożegnać się z Wami, także pozdrawiam.